co z youtuberami, którzy prowokują hejterów? To jest bardzo dobry pomysł. Będziesz miał bardzo dużo wyświetleń, tylko zastanów się, czy chcesz, żeby ileś ludzi cię nienawidziło, nie? Będziesz miał bardzo dużo wyświetleń, będziesz bardzo popularny, tylko będziesz taką panią Grażyną Żarko, nie wiem, czy kojarzysz. Albo jak była kiedyś taka związana z Szymon Majewski Show, pani Baćka z klatki B. Osoba powszechnie nielubiana. Barbara Kwarc. Osoba powszechnie nielubiana, pogardzana, ona sama na siebie hejt nakręcała. Specjalnie i wyglądem i tak dalej, na tym budowała swoją popularność. No, jeśli chcesz, żeby cię dużo ludzi oglądało, ale cię nie lubiło, twoja sprawa. Ja bym w twoim wieku coś takiego się nie porywał, za młody jesteś. Jeszcze jakieś pytania? To chyba wszystko zostało powiedziane, że jeśli jesteś silny psychicznie, tak najbardziej znów to z sobą, zastanów się, czy chcesz to i działaj. A ja siedzę. Siedzę, jest przyjemnie. Ciągle siedzę. O, zrobimy. Co sądzicie o youtuberach, którzy dali się sprowokować przez hejterów? Co sądzimy? Ja się nieraz dałem sprowokować przez hejtera. Jestem złym człowiekiem? Nie, no pytam, bo nie wiem, odpisanie osobie, która potencjalnie cię hejtuje, nie jest niczym złym. I też już o tym dzisiaj mówiłem. Bo jeśli nie jesteś świadom swoich umiejętności i tego, że film jest w porządku, no to albo dasz się sprowokować, bo tak, bo uważasz, że gościu nie powinien ten i chcesz na niego nasłać kolejnych hejterów, żeby oni zrobili z nim porządek, albo możesz zostać okrzyknięty taką osobą, no też bardzo kontrowersyjną. Na przykład Gimper jest królem hejtu dlatego, że on sobie zrobił z tego taką bekę, taką jest osobą pod względem hejtu prześmiewczą, że jego na kanale hejty rzeczą na porządku dziennym jest jeszcze okrzyknięta tym, że to jest normalne. U nas na przykład na kanałach takie coś niestety nie będzie miało miejsca, bo działamy zupełnie w innym kierunku. Dlatego osoby, które gdzieś tam na siebie czy bądź też na inne kanały. Kiedyś miałem, słuchajcie, teraz o tym powiem, nie wiem, czy was to będzie interesowało. Kiedyś miałem dramę z panem Śmietanką. Ktoś może to pamiętać, nie wiem, czy był ktoś... Jest jakaś osoba, która pamięta moją dramę z panem Śmietanką? No dobra, jest jedna, fajnie. Okej. Okay. Bo wtedy byłem strasznie. Dwie, okej, okay. Trzy. Super. Prawie jak tutaj osoby, które przyszły tylko. Cztery. Jak osoby, które przyszły tylko. Pięć! Jak osoby, które przyszły tutaj tylko dla Nitra. Sześć, okej. Okay. Siedem. No nie macie, teraz będzie się zgłaszać. No nie, istotne. I wtedy sam zaryzykowałem. To nie chodziło o to, że chciałem się wybić na prawie, tylko osoba robiła coś, co mi się bardzo nie podobało, a że byłem na tyle, kurczę, zawzięty w sobie, bo zazwyczaj taki jestem, że stwierdziłem, a robię filmik, w którym tego pana tam Śmietankę troszeczkę, może nie tyle co poobrażam, tylko powiem, co mi się nie podoba i tak dalej, że naśmiewa się z widzów, że jest niefajny, bla bla bla, że jest gburem i tak dalej, i tak dalej. W jakiś sposób tam go poobrażałem. I wtedy jeszcze nie było czegoś takiego, bo wiadomo, że nie, bo Wertes to nie jest pan Śmietanka, ustawmy coś. Absolutnie. Pan Śmietanka to jest... Pan Śmietanka! I zrobiłem taką rzecz, że po prostu porwałem się tak jakby z motyką na słońce, czyli kanał, który miał 2000 subskrypcji, porwał się na kanał, który miał tych subskrypcji 60-70 tysięcy i zostałem po prostu przez ten kanał zniszczony. Także na swoim przykładzie wiem, że nigdy więcej tego nie zrobię, bo się po prostu nie opłaca zadzierać z większym kanałem. Nie dlatego, że faktycznie możesz mieć rację, tylko najpierw załatw to z osobą, do której masz jakiś problem, czyli napisz do niej, słuchaj, bo problem i tak dalej, bla bla bla, nie do tego. Jeśli się dogadacie, to w porządku, jeśli nie, spróbuj zrobić film i w jakiś sposób tam się wybi. Ja mam pytanko do pana Tora. Konkretnie jak pańscy widzowie zareagowali na pańską odpowiedź odnośnie chłopca z Yukonu? Jak pan próbował tą całą dramę jakby złagodzić? Znaczy, moi widzowie zareagowali bardzo fajnie. Tam jak czytałem komentarze, to oni się bardzo... bardzo się z tym zgadzali. Nawet wiem, że próbowali przychodzić na hajsowników i im trochę tam tłumaczyć. No na szczęście, niestety moi widzowie to nie jest cała widownia polskiego YouTube'a, więc niestety z wielką przykrością dla mnie cały czas ten hejt na biednego chłopaka z Yukonu szedł, cały czas był podsycany, próbowałem go załagodzić, trochę go załagodziłem, trochę go wyciszyłem, no bardziej mi się nie udało, nikt mnie nie poparł, nikt mi w tym nie pomógł w tym momencie, no poza drobnymi osobami. Ale no, wiecie, to jest troszeczkę tak, jak ten to powiedział przed chwilą Karolek. No nie każdy ma tyle odwagi, żeby zacząć z większym kanałem, tak? Dla mnie też się to mogło bardzo źle skończyć. Tyle.
No moi widzowie zareagowali bardzo fajnie. Zresztą u mnie w ogóle tego hejta na tego biednego dzieciaka było jakoś mało, a później moi widzowie zaczęli go bronić. Natomiast no nie udało im się... Sam to broniłem w ogóle całej inicjatywy, bo nie wiem jak to nazwać. Gruby z Jukon. To jest sprawa bardzo prześmiewcza, ale też... No nie jest fajne, jeżeli postawiłby się w sytuacji chłopaka, który ma dopiero, nie wiem, 10-11 lat i jest zgrębiony przez społeczeństwo. Tu chodzi o społeczność. Jak jesteś w internecie, tak jakby nikim, to jest też fenomen YouTube'a, że jak jesteś nikim w internecie, stajesz się nikim w internecie, to w realnym życiu masz problem, żeby to ogarnąć w ogóle. Wow. Teraz YouTube jest na takim poziomie, że faktycznie, jeżeli na YouTube jesteś kimś, no to fajnie, ktoś się rozpoznał na ulicy i tak dalej. Jesteś takim, to jest, YouTube to się stało takie swoiste aktorstwo, tylko bardzo niezależne. Więc ja tego chłopaka z Jukonu bardzo broniłem i żałuję, że tak się potoczyło, bo sam byłem w tym Jukonie, sam tego chłopaka też posłuchałem. Krzysiu nawet na panelu powiedział, że jest bardzo inteligentny, tylko może kiedyś źle skończyć. Bardzo szybko się dostało niestety dla niego takim gwoździem do trumny, ale mamy nadzieję, że sprawa no, cała gdzieś tam na pewno kiedyś ucichnie, tak jak wiele rzeczy ucicha. Może ludzie zapomną. Wcześniej czy później zawsze zapominają, no. Przecież kto jeszcze pamięta pana Szoguna? Pamiętacie pana Szoguna? Nie. No ale już coraz mniej, nie? Jeszcze 29 lat i zapomnijcie. Bo dojdzie 700 nowych bram. No, także po prostu będzie nowa sprawa, która przykryje stamtą. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo to ten chłopak niczemu nie zawinił w tym sensie, że no to jest młode dziecko, małe dziecko, tak? To jest to, co mówiłem wcześniej, że wasze pokolenie ma strasznie przesrane, bo strasznie w młodym wieku wchodzi w problemy dorosłych ludzi. Gdzieś za moich czasów pierwsze problemy, że mogło cię bardziej takie większe odium znienawidzić, to było gdzieś w pracy, w szkole. Kiedyś bycie dorosłym to było, czy mama mnie złapie, jak zapalę papierosa, albo czy mama mnie złapie, jak zabija. Teraz wszystko zamyka się w YouTubie, więc to jest też ciekawe. Tak, no w ogóle cała kwestia memów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale pierwszy mem z takim bardziej pyzatym panem starszym na tle flagi polskiej, któremu przypisywano wszystkie negatywne cechy, polskiej, nazwijmy to Polaków, no to był człowiek, który normalnie istniał, policjant albo strażnik miejski z jakiejś małej miejscowości. Facet nie miał życia, a nie miał życia dlatego, bo ktoś sobie wymyślił, że wypnie sobie jego zdjęcie i zrobi z niego mema i tak już później poszło, no. Przypadek i facet nie ma życia. Internet jest cholernie niebezpiecznym miejscem, na które trzeba bardzo, bardzo uważać. Na szczęście na realne życie w tym dorosłym świecie się mniej przekłada. O tyle, ile ktoś ci może pisać w komentarzach, że jesteś bardzo niefajnym człowiekiem, o tyle, że w realnym świecie się raczej nie odważy do ciebie przyjść, o tyle w środowisku młodzieży podstawówkowej i gimnazjalnej, gdzie w ogóle młodzi ludzie potrafią być bardzo, bardzo okrutni, to niestety można stać się obiektem podłym ofiarnym po prostu, no. Młodzi ludzie lubią co jakiś czas kogoś nienawidzić i strasznie niefajnie, jak to się rozlewa i się bierze z niczego. Jest jakieś następne pytanie? Tak. A gdy widzicie, że ktoś zaczepia jakiegoś małego youtubera i mnie się to nie podoba i nie daje sobie rady, czy byście jakoś na to zareagowali, próbowali jakoś pomóc, czy byście to olali bardziej? Słuchaj, to zależy, kto zaczepia, bo pamiętaj o tym, że my tego nie widzimy. Słuchaj, to jest na tej zasadzie, jak myśmy tutaj szli, to rozmawialiśmy sobie na temat wiadomości od widzów. Każdy z nas tych wiadomości dziennie dostaje dobrze ponad kilkaset i my po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie na to wszystko zareagować, no. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie oglądać iluś tam małych kanałów i wiedzieć o tym, że jeden drugiego zaczepia, tak? Możemy zareagować jak widzimy, no. W momencie, w którym na przykład jakiś duży kanał zaczepia jakiś mały kanał i ten duży kanał jest naszym kolegą, to my to pewnie widzimy, tylko nie wierzę, że taka sytuacja miała kiedykolwiek miejsce, bo żaden normalny duży kanał nie zaczepia małego kanału, bo w ten sposób go po prostu promuje. I tyle. To jest tak zwana konwencja dram. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie na moim kanale. Typologie dram, gdzie dramy wzięły, po coś dramy są i komu służą. No i zawsze mały kanał zyskuje na dramie z dużym kanałem, zyskuje rozgłos. No, taka prawda. Może zyskać hejt i tak dalej, ale się wypromuje. Ja na przykład jeszcze a propos dramy z panem Śmietanką nie wiedziałem, że drama działa tak, że faktycznie jakoś to pomoże mojemu kanałowi, ale nie chodzi o to, czy bardzo pomogło, czy nie. W każdym razie zobaczyłem, że można takie rzeczy robić. I to jest właśnie świństwo, wybijanie się na dramach. Zresztą kiedyś to było bardzo popularne. Kiedyś na przykład przykład Bany Ku. Nie wiem, czy chcecie o tym posłuchać. Lavoskora to już w ogóle w to nie mieszam, ale Bany Ku to jest też osoba bardzo kontrowersyjna. To jest druga dla mnie osoba bardziej... Dobra.
kamera nam padła. Nieważne. A, to teraz jak kamera padła, to nieważne. Zaraz wracam. Nie, żartuję oczywiście, słuchajcie. Dramat, zwany dramat. No bo dramat to też można nazwać. To było nie w porządku, tylko ze strony Nitra i tak dalej, że nasyłał faktycznie na bary swoją publiczność. To faktycznie było nie w porządku. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie na dramach teraz, na chwilę obecną już się ciężko wybić, ciężko się wybija na takich rzeczach. Przede wszystkim tego nie... Są jeszcze w ogóle jakieś pytania? Są jakieś pytania? Jest mikrofon gdzieś tu chodzi? To tam podawaj. Nie polecam wybijać się na dramach, bo to faktycznie może tylko zaszkodzić. Faktycznie kanał będzie większy, ale to może zaszkodzić tylko twojej osobie i później w późniejszym życiu, kiedy będziesz działał na YouTubie, twojej prezencji. Czy sądzicie, że hejt może jako zniszczyć psychikę hejtowanego? Czy hejt może zniszczyć psychikę hejtowanego? Jak najbardziej, jeżeli jesteś osobą niezdystansowaną, która bierze wszystko mega do siebie, jeżeli nie masz... Przede wszystkim mówiłem o znaniu własnej wartości. Żeby być podatnym na hejt, bardzo mi szkoda małych kanałów, właśnie małych osób, które były na to już podatne, ja w jakiś sposób odpuszczałem. Bo jeśli dostajesz hejt, to odpuszczasz. Bardzo mi żal tych kanałów. Osoba hejtowana, która gdzieś tam dostaje z góry na siebie na to wiadomości w stylu jesteś brzydki, jesteś głupi i tak dalej, może czuć się zaniepokojona tym, że faktycznie może tak być, mimo tego, że znasz swoją wartość. I kluczem do sukcesu, tak jakby nie bania się hejtu, przyjęcia go w jakiś tam sposób na klatę, przysłowiową klatę, jest taki, żeby po prostu się z nim zmierzyć. Można nawet odpisać temu hejterowi. Jeżeli zrobił to specjalnie, to jeśli wiesz, że zrobił to specjalnie, po prostu mogę odpisać i odpuścić. I tym hejtem się nie przejmować. Co sądzicie o tym całym hejcie na ludzi, którzy nagrywali Minecrafta i wybili się na nim i nagle przestali? Trendy się kończą. Tutaj mówisz do kogoś, kto nagrywa Minecraft, także... Zadamy już ostatnie pytanie, niestety, bo nas czas ucieka, a... Nie, co do tego Minecrafta, ja póki co nie rezygnuję. Po tych dwóch ostatnich pytaniach... Tak. Czy lepiej być sobą na YouTubie, czy wykreować sobie jakąś postać? Ale ty jesteś słodki, stary. Co? To mam do ciebie. Wiesz co, jeszcze jedno, tak? Najlepiej... Znaczy, nie najlepiej być sobą, musisz być sobą, stary, nie możesz być kimś, kim nie jesteś, chyba że faktycznie jesteś przed kamerą jakimś świrem, a później przychodzi co do czego, spotkasz się z ludźmi, ludzie stwierdzą, kto to jest, nie znam, co za koleś to jest, ja będzie nie rozumiem. Rozumiesz, o co chodzi, musisz... Bycie sobą jest przede wszystkim podstawą. Ja nie twierdzę, że tutaj na przykład przed kamerą nie jestem sobą, tutaj nie wiem, jestem jakimś gościem. Tutaj jestem osobą bardziej poukładaną, która chce nam coś przedstawić. A tam to jesteś świrem, okej? Okay? No, wszystko. Co sądzicie o disach? Bo na przykład jak Gimper nagrał disa na Roya, to bardzo dużo osób skejtowało go za to. Okej. Okay. Co sądzicie o disach? No to dis to jest nic innego jak forma dramy. Tylko że przedstawiona w sposób bardziej kreatywny niż, że słuchaj, on jest głupi, słuchaj, nie lubię, bo jest frajerem i tak dalej. A tutaj musisz się przygotować do disa. Piszesz słowa, wybierasz sobie podkład, piszesz na kogoś disa. To jest forma pracy, tylko taka, która również może podpopować twój kanał. I do końca nie wie, czy drama między Gimperem a Royem była w 100% przemyślana, bo oni wiedzą oni sami, czy się na to ustawili, czy nie. To jest nieistotne. W każdym razie dramy, tak samo jak disy, tak samo jak inne formy tego przekazu napędzają kanały. I to jest nic innego jak hejt, tylko przez konkretną osobę. Czy wszystko też zależy od tego, jak się mówisz, tak? Bo diss to jest forma artystyczna, która się wzięła z rapu i tam się wzięła, że naprawdę chłopaki mieli coś do siebie i chcieli to w sposób artystyczny sobie wyrazić. To jest lepsze. To jest lepsze, tak, w ogóle. Tam przecież są różne walki na rapowe i tak dalej, nie znam dokładnie tego środowiska, ale to stamtąd to się wzięło. I teraz... Wcześniej chłopaki zauważyli, że okej, jak ja zdisuję ciebie na swojej płycie, ty zdisujesz mnie na swojej płycie, to bardzo możliwe, że moi fani kupią twoją płytę, a twoi fani kupią, no to rzeczywiście widzowie w tym momencie zapędzą. I YouTube to po prostu zależne. To jest właśnie taka swoista kariera, że kupujecie płytę, tak samo jak oglądacie kanały, niekoniecznie, które lubicie, tylko są popularne. Tak samo kupujecie płytę osoby, która niekoniecznie może wam się podobać, ale ktoś tam zrobił na nią disa, więc ty na to dobra kupię. Tylko że wiadomo, YouTube jest darmowy, a płyty troszeczkę kosztują, tak? Także tutaj jest świetna sprawa. Płyta mi też już nie bywa, wiesz, jak jest w Polsce piractwo, nie? Dajcie następne pytanie. Kiedy zaczynaliście nagrywać, baliście się hejterów? Nie, u mnie nie.
szczerze, ja byłem takie biedne, małe dziecko w tym momencie, w ogóle nie zdające sobie sprawy z zagrożeniem, jakie wchodzi. Naprawdę myślałem, że to jest takie miłe i sympatyczne środowisko. To i tyle, no do pierwszego razu, gdy człowiek się zetknął. Wiesz, to też jest w momencie, w którym się ja wtedy miałem swoisty mały kanał, mało komentarzy. I naprawdę to, co powiedziałem o małych kanałach przed chwilą, to jest też z mojego doświadczenia. No bo w momencie, w którym masz 10 komentarzy, z czego 6 negatywnych, to zaczynasz się zastanawiać, kurde, a może coś w tym jest? Może rzeczywiście czas skończyć. Ale wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że to jest hej. Wtedy po prostu o tyle mnie to zastanawiało, że może ci ludzie mają rację, może rzeczywiście się człowiek nie nadaje. No właśnie, dlaczego to nazywa się hej? Słuchajcie, pojęcie gibus na przykład, nie? To jest też bardzo młode pojęcie, nie wiem, w którym roku powstało. Nigdy wcześniej nie nazywało się tak osoby. W ogóle gibus, kto to jest gibus? Czy wiecie, kto to jest gibus? Ogólnie na samym początku cały archetyp tego słowa jest taki, że gibus to jest gimnazjalista. Bo stwierdzono, że gimnazjaliści oglądają YouTube, a nie koniecznie osoby z podstawówki. Później przerodziło się w to, że gibus to jesteś wtedy, kiedy jesteś po prostu niekompetentny, kiedy jesteś idiotą, w jakiś sposób, nie wiem, przedstawiasz swoje wartości, które w ogóle nie mają sensu. No, to jest tak samo, za mój czas było takie pojęcie lame. Ktoś wie jeszcze w ogóle, kto to jest lamer, lamerstwo? Obecnie lamus. Lamus. No to na początku był lamer. Lamer to była osoba, która nie umiała grać w Quake'a. No z tego się wzięło. Nie? Lamisz Quake'a, czy jesteś lamerem. Później wyszło do mainstreamu. Jesteś beznadziejnym człowiekiem, czy jesteś lamusem, lamerem. No. Tak samo jest z gimbusem. Teraz są noby chyba, nie? Mówi się noby, nie? Ty noby. Nie kierujesz mnie w lodu. Za moich czasów znowu słowo noob nie było niczym złym. Biegało się po Ultimie Online i wrzeszczało. I'm newbie, please don't kill me, I'm newbie. Jestem nowy w tym środowisku. Potraktuj mnie specjalnie, nie zabijaj mnie, daj mi fory, bo ja jestem nowy. To nie było niczym złym. Ludzie się cieszyli, że są newbie, mówili to, żeby zyskać pewną przewagę. Teraz jesteś nowy. Jesteś nowy, nie znasz się, umrzesz. Jeszcze jakieś pytania? Jak to jest, jak ktoś do was podchodzi, który o was bardzo dużo wie, a wy go kompletnie nie znacie? Jak się czujecie w takim momencie? Czuję się śledzony. Jestem jak Isaac na Overwatchu, który zastanawia się, czy ktoś haksował i wiedział, że haksował, czy nie wiedział, że haksował i myślał, że tak wygląda gra. Słuchajcie, ostatnio spotkałem się jeszcze z ciekawym przypadkiem, kiedy gościu grał cały czas na WHA. Mój kumpel, nie? Bo ściągnął takiego CS-a 1.6 z wallhackiem i myślał, że jestem rewelacyjny gracz. Pojadę na IE i Jarka paszę, to mu biceps ścisnę małe paluszkę, nie? A się okazało, że gościu po prostu nie znał się totalnie na Counter-Strike'u i nie wiedział, że gra na wallhacku, więc to jest dla mnie totalna herezja. I jak się czuję, jak jakaś osoba do mnie podchodzi i wie o mnie wszystko. Jak byś ty się czuł? Podchodzę do ciebie i mówię, stary, masz rozmiar buta 41 metr 37 wzrostu, powiedzmy, twoja mama w tym i w tym roku pracowała w pralni w Sochaczewie. Czułbyś się strasznie dziwnie na pewno, tak samo jak chyba tutaj każdy z nas zgromadzony, tak samo jak wy byście się czuli dziwnie, gdy podchodzi do was kasjerka i mówi, a ty zawsze kupujesz pączki w mojej piekarni. Późno, coś w tym jest, no to poproszę jeszcze dzisiaj, nie? Albo mówisz, nie, nie, wystarczy, dziękuję bardzo. Dziwne uczucie, naprawdę dziwne uczucie. Ostatnie, ale to ostatnie pytanie, od przedstawiciela innego pokolenia. W takim razie, jak wygląda nasze życie prywatne? Zaczniemy od Werteza. Ale mówimy oczywiście o godzeniu życia zawodowego, że życie jest nauką. Oczywiście, kultura to pauza. Chcę już dostać mikrofon. Życie prywatne. Nie, całkiem normalnie u mnie to wszystko wygląda. Jeszcze wracając do tego, jak widz podchodzi, załóżmy, że zaczepi mnie gdzieś tam na ulicy. Fajne uczucie. Ale co do normalnego życia, czuję się całkiem normalnie. Nie wiem nawet, co powiedzieć tutaj. Brawo! Chodzi w stanu. Słuchajcie, życie prywatne. Każdy z was pewnie gdzieś tam... zaczęło świecić. Chodzi do łazienki, nie? Czasem, przepraszam cię. Chodźcie do łazienki. To jest prywatność taka lokalna, czyli wasza mama mówi, że wchodzi do was, nie, i półka. Brawo, nie wchodź, nie?
bo się stresujesz po prostu, ten papier sam się nie wytrze, nie? Słuchajcie, przepraszam, musiałem tak, dobra, już wsiądę. W każdym razie, nasze życie prywatne wygląda tak samo, naprawdę możecie wierzyć, że nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, celebrytami, wygląda wszystko tak samo, ja chodzę do szkoły, ja muszę czasem poodkurzać w pokoju, czego nie robię, i mama się na mnie wkurza i krzyczy na mnie, mówi, Karol, to odkurzę, nie, nie mam ochoty, naprawdę nie mam ochoty. I zdenerwuję się dopiero wtedy, kiedy zrobi to za mnie mama. Jeśli mama robi coś za ciebie, to włącza się taki męski honor, który powinien włączyć się każdemu i robisz, dobra mama, usiądź sobie, ja nawet ugotuję obiad. I robisz jajecznicę, bo nie umiesz gotować. Więc tak to wygląda. Nasze życie prywatne, myślę, u każdego, tak samo jak u Krzysia, tak samo jak u mnie. Mamy swoje obowiązki, mamy swoje jakieś tam potrzeby, a tak, poza naszym życiem prywatnym, które wygląda pewnie tak samo jak wasze, bo niczym innym się nie może różnić. Może tym, że nie wiem, niektórzy jeszcze z was schodzą do innej szkoły, do szkoły, nie wiem, do gimnazjum, do szkoły średniej. Jedni już z was, na przykład tutaj pan jest osobą już bardzo, bardzo dojrzałą, wiele wie o świecie i tak dalej, wie jeszcze nie wszystko, a czasem wam się wydaje, że wszystko wiecie. Ja niczego nie wiem tak naprawdę o świecie. Ja jestem świrem ogólnie. Ja się tego nie wstydzę, bo lubię. A że jestem świrem, to zróbmy brawa dla tego pana tutaj za obecność. Bardzo dziękuję. Na co nie życie każdego z nas wygląda tak samo, różnimy się jedynie tym, że przyjeżdżamy tutaj na przykład dla was do Łodzi i chcemy z wami porozmawiać i przedstawić jakieś wartości, które niewątpliwie każdy z was tutaj zgromadzonych jakieś posiada. Więc możecie się tylko zasugerować tym, co wam proponujemy. Nie tylko w YouTubie, ale w normalnym życiu. U mnie niestety nie będzie tak różowo, bo ile moje życie prywatne jest najzupełniej normalne, o tyle prowadzę eksperyment naukowy z zakresu odzwyczajania się od snu, niestety. W przeciwieństwie do kolegów, ja jeszcze mam normalną niestety pracę. Co prawda już mi się udało ją zmniejszyć godzinowo, ale niestety jeszcze jest, to wynika z takiej mojej ostrożności, że człowiek ileś tam naście lat pracował na pewną pozycję zawodową i boję się, że jak się za rok czy półtora roku YouTube skończy, to chcę mieć gdzie wrócić. A niestety pracuję w takim zawodzie, że dłuższa przerwa oznacza do widzenia panu. Także no niestety, no, ja mam YouTube, który mi zabiera ponad 8 godzin dobrych dziennie. Później mam jeszcze pracę. Jestem już też niestety dorosłym facetem, więc u mnie obowiązki domowe nie sprowadzają się tylko do tego, że muszę podkurzać, ale czasem muszę naprawić odpływ w zlewie, czasem muszę zainstalować zmywarkę, a czasem żona mówi, słuchaj, bo jest taki problem, bo ten żarandol nie działa. No to weź wymień żarówkę. No wymieniłam i co? No i teraz już nie świeci się nigdzie w całym mieszkaniu. Dobrze, kochanie, załatwię to. To tyle, ale żeby nie było, moja żona jest świętą kobietą. Gdyby moja żona nie była taka święta, to mojego kanału już dawno by nie było, bo ona przejmuje coraz większą liczbę moich domowych obowiązków po to, żebym ja mógł się wyspać. I ona zaczyna tolerować takie rzeczy, że słuchaj, kochanie, jest weekend. Jakby to powiedzieć, poszłabyś sama z koleżankami na imprezę, no bo ja bym został, bo mam pracę. No i ona to jeszcze toleruje, ale obawiam się, że już niedługo, więc niedługo będę musiał wybrać. Albo zaryzykuję i zostanę zawodowcem na YouTubie. Albo trzeba będzie z tym to jakoś skończyć, no zobaczymy. Ale w każdym razie w chwili obecnej mam życie prywatne normalne, a wprowadzę te eksperymenty naukowe. Jak mi się uda, to może dostanę Nobla i fajnie będzie. Dziękujemy bardzo. Ślicznie dziękujemy. Piękne dzięki. Atol Bertes, Karol Lech, byli gości Społecznej Akademii Nauk. Przyjechali do Łodzi. Mogę powiedzieć i zdradzić taką tajemnicę, że to chyba nie pierwsze będzie spotkanie z youtuberami. No, na pewno będziemy tak, z Krzysztofem tak chodzić. Naprawdę bardzo wam dziękujemy za tyle osób tutaj. Jeszcze jest ten moment czasu na Krzysztof, autografy i zdjęcie. Dzięki wszystkim. Dziękujemy wam bardzo.